Cześć, witajcie w 24 odcinku, a nie, to nie ta seria, w 4 odcinku przygód Franka Studzienki. Przede wszystkim najważniejsza informacja jest taka, że w tym odcinku zakończymy okno transferowe. Także zaraz się okaże, co takiego wymyślił nasz mędrzec z Polski w postaci Franka Studzienki, jeśli chodzi o nowe zdobycze do klubu. Chyba, że tak naprawdę nic nie wymyślił i będzie się po prostu głupio uśmiechał w trakcie następnego meczu, który przypada na Fulham. Wuerl jak zawsze rozpoczął mecz w najlepszej formie, oddając za darmo każdą piłkę, która w niego wpadała, chcąc tym samym być miłym dla gospodarzy, licząc na to, że zawodnicy Fulham, widząc gościnność i dobre serca zawodników Nottingham Forest, odpuszczą i nie będą atakować bramki Samby. No ale sorry, no na jakiej planecie musi mieszkać Wuerl, żeby wierzył w takie cuda na boisku? Prawym skrzydłem Darikwa wyprowadza akcję ofensywną, wbiega w pole karne, zagrywa z jakiegoś powodu górą do Rabana, ten jednak uderza w bramkarza, szczęśliwie jeszcze Darikwa dobija, ale znów w bramkarza, chociaż nie, to było w obrońce. Tak czy siak skuteczność w napadzie taka sama jak Wuerla w defensywie. Czyli piłkę dotknął, piłkę kopnął, ale efekt tego był mizerny. Samba są do Figueiredo, zobaczmy, Figueiredo trzyma poziom defensywy Nottingham Forest, zdecydowanie tak. Powiem więcej, nawet lepszy poziom, bo wyszła z tego niezła akcja ofensywna, zakończona strzałem. Szczęśliwie Samba broni ten strzał. Gdyby nie padł w ręku na 100%, biłbym brawo temu defensorowi Nottingham Forest, ponieważ popisał on się nieprawdopodobnym refleksem z tym podaniem i myślę, że śmiało można stwierdzić, że doprowadził do akcji bramkowej dla Fulham. Ach, Figueiredo, byłbyś świetnym rozgrywającym. Bezpańska piłka w polu karnym, Nottingham Forest volley z piłką, ale oczywiście oddaje ją Mitrowiczowi. Teraz już tylko czekać na to, aż Luis Graban przybiegnie w to pole karne i po prostu strzeli samobuja. Mniej więcej właśnie na tym poziomie w tej chwili klaruje się zaangażowanie i chęć do gry zespołu Nottingham Forest. Thiago Silva kieruje się z piłką w pole karne przeciwniku, dostrzega ich zbyt wielu, podaje do Grabana, no ale Graban oczywiście zamiast oddać strzał, to najpierw podbiegł do obrońcy. Może podbiegł do niego zapytać, która godzina, gdyż nie wiedział, czy to ta, w której ma zepsuć akcję, czy ma poczekać jeszcze chwilę, by ją zepsuć. Piłka skierowana do Samby Sow, który oddaje ją od razu Grabanowi. Graban bez zastanowienia strzela, no ale niestety nie trafia. Ale tutaj widać ewidentny problem z domyciem twarzy po ostatniej kąpieli błotnej. Franek Studzienka powinien być z siebie dumny, ponieważ wulgaryzmy, które rzucał z bocznej linii boiska, zadziałały i Luis Graban tym razem przed strzałem niespecjalnie się zastanawiał, tylko po prostu uderzył. No a to, że już się nie domył, to inna para kaloszy. Po 2 minutach doliczonego czasu gry sędzia zakończył pierwszą połowę tego spotkania. Od razu było słychać, że Fulham musiał zapłacić kibicom za to, aby bili brawa, ponieważ naprawdę przez całe 45 minut nie zauważyłem ani jednej sytuacji, która byłaby wart braw kibiców. W trakcie tej przerwy między połowami, kiedy Franek Studzienka wymachiwał energicznie rękoma do swoich zawodników, wymyśliłem, że w zasadzie na brawa zasługiwały 3 zagrania. Wuerla do zawodnika Fulham, Figueiredo do zawodnika Fulham, Loleya do zawodnika Fulham. Yates z piłką mija Marianowym z wodem zawodnika przeciwnej drużyny. Thiago Silva oddaje piłkę Yatesowi, Yates strzela, pokonując bramkarza. Skoro obrońcy i napastnicy grać nie potrafią, sprawę w ręce musiał wziąć środkowy pomocnik, który został wystawiony w tym meczu w zastępstwie za Lizusa Watsona. Zobaczmy akcję dwójki pomocników, która wzięła sprawy w swoje ręce. Thiago Silva zagrywa do Yatesa, Yates pokonuje bramkarza, który wykonał szpagat, a w zasadzie pół szpagat, jednak podejrzewam, że on sam nie wie nawet dlaczego, ponieważ nie ruszył się nawet w kierunku piłki. Może chciał zadbać o to, by jego interwencja wyglądała widowiskowo, ale jak może wyglądać interwencja widowiskowo, skoro nawet nie otarł się o piłkę? Widowiskowości ewentualnie mogłoby dodać to, że rozpruły mu się spodenki, ale niestety nic takiego miejsca nie miało, w związku z czym cała ta interwencja była po prostu do niczego. Jednak nie jest to najistotniejsza sprawa, ponieważ najważniejsze jest to, że zespół Franka Studzienki prowadzi w tym meczu 1-0. Pomimo tego, że cała defensywa i cały napad mogłyby sobie pójść do kawiarni na kawę. Taki z nich póki co pożytek. Darikwa na prawym skrzydle nie zauważył Briana, który ćwiczył jogę i przewraca się przez niego. Jednak piłka trafia do Loleya, ten dośrodkowuje, nabijając przy tym jeszcze obrońcę Fulhamu. W ostatecznym rozrachunku to głowa Rima zatrzymuje cały ten atak. Zastanawiające jest jednak to, że mamy w tej chwili 68. minutę i do tej pory nikt nie widział Franka Studzienki na boisku. To znaczy na bocznej linii boiska. Ale kto wie, być może jak tak bardzo będzie zawodzić i obrona i atak, to Franek Studzienka po prostu zagra za wszystkich tych zawodników naraz. I być może właśnie planuje to zrobić, dlatego go nie widać, bo właśnie się rozgrzewa. Ale wracając do meczu, Luis Graban z piłką zagrywa ją do Ryana Yatesa, który po raz drugi pokonuje bramkarza Fulham. Może rzeczywiście to jest klucz do sukcesu Franka Studzienki. Graban i Figueiredo powinni zostać pomocnikami, a Ryan Yates napastnikiem. I wtedy wszystko by hulało tak jak trzeba w każdej drużynie.
Na powtórce widać, że bramkarz Fulhamu musiał usłyszeć moje słowa krytyki, dlatego tym razem wykonał delikatny ruch w stronę piłki, rzucając się niestety zawiódł refleks, którego po prostu nie ma. Po reakcji golkipera można zauważyć, że on nie rozumie, jakim cudem ta piłka tak szybko przemknęła przed jego rękawicami. Przecież był ustawiony dobrze i rzucił się we właściwym kierunku. Bronek Studzienka natomiast, którego adidasy było widać przez chwilę na ujęciu, decyduje się na podwójną zmianę, zdejmując tym samym Ryana Yatesa, który zdobył w tym spotkaniu 2 gole i jest w tej chwili liderem, jeśli chodzi o strzelców w drużynie Nottingham Forest. Dodatkowo też zwolnił Luisa Grabana, wskazując mu miejsce pod prysznicem, aby w końcu domył swoją twarz po błotnych igraszkach. Niewiarygodne jest to, że w tym meczu Franek Studzienka dał szansę wypożyczonemu Semedo pokazać, na co go stać. Dlatego teraz biegnie, no i właśnie pokazał, na co go stać. Także nie było tego komentarza, dlatego wiemy już, czemu Franek Studzienka nie daje mu szansy na grę. W chwili obecnej polski szkoleniowiec zmuszony był do wystawienia tego zawodnika, ponieważ inni grający na tej samej pozycji zatrzasnęli się właśnie przed chwilą w szatni. Fulham przebudził się, piłka do De Cordovy Raida. Z powrotem u niego w nodze, ten jest w polu karnym, oddaje strzał, ale nikt nie wie w co. Już chciałem mówić, że bujna fryzura przesłoniła mu wzrok, no ale jak sami widzieliśmy, no te warkoczyki to nie za wiele zasłaniają. Wystraszyli się tylko kibice Fulhamu, że ten zawodnik będzie chciał wykonać na nich zamach, ale nie dość, że strzał był niecelny, to nawet nie poleciał specjalnie w górę i uderzył w bandę. Semedo na pewno w tym spotkaniu będzie bardzo szczęśliwym zawodnikiem, ponieważ w końcu polski trener dał mu chwilę pokopać futbolówkę. I to właśnie on, a nie kto inny, wyprowadza w tej chwili akcję ofensywną. Piłka Walkera. Walker oddaje strzał oczywiście w słupek, jest i Semedo. Ale po co miał strzelać z pierwszej piłki? W ramach radości i wdzięczności Frankowi Studzience po prostu postanowił poprzebywać z piłką nieco dłużej, stąd to przyjęcie. A jak się ono zakończyło, to wszyscy widzieli. Przez cały mecz zespół Fulham nie był w stanie pokazać niczego widowiskowego, dlatego też Carney zdecydował się na takie oto podanie. W celu zyskania uwagi swojej widowni, niestety reakcja była następująca. I tym sposobem Fulham zamiast zyskać widzów, to ich stracił, ponieważ 10 z nich musiało zostać odwiezionych ambulansem do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. I tak po doliczonym czasie gry sędzia postanowił zakończyć to spotkanie, widząc Hektora, który zabierał się do piłki niczym stara lokomotywa. Franek Studzienka wraz ze swoim zespołem odniósł kolejne mocne zwycięstwo 2-0 i przypisał sobie 3 punkty na konto klubu. Po tym spotkaniu mógł zapisać również w swoim pamiętniku, że Semedo nie chodzi o czas na boisku, tylko o czas z piłką. Dlatego też w następnych meczach będzie on siedział na ławce rezerwowych z piłką na kolanach i wtedy na pewno nie będzie zgłaszał żadnych sprzeciwów, jeśli chodzi o grę na boisku. Standardowo już po wygranym meczu Franek Studzienka nie miał najmniejszych oporów, aby udzielić odpowiedzi na parę pytań dziennikarzy. Na pozór niespodziewane pytanie o samopoczucie polskiego szkoleniowca przerodziło się w prawdziwie dramatyczną odpowiedź, w której to podejrzewał, że w szatni powstaje bunt przeciwko jego władzy. Co gorsza, rozbrzmiewa on w jej ścianach w języku portugalskim. Dlatego też Franek Studzienka, zaniepokojony całą tą sytuacją, będzie musiał wziąć sprawy w ręce swoich asystentów i jak najszybciej rozwiązać problem z Portugalczykami, którzy jak tak dalej pójdzie, ogłoszą się bożyszczami Nottingham Forest. Po tej krótkiej, ale zwięzłej odpowiedzi Franek Studzienka ze łzami w oczach opuścił tekturową ściankę służącą do wywiadu i od razu udał się w kierunku autokaru Nottingham Forest. Kolejną pozytywną informacją dla Franka Studzienki było to, że podczas treningu Samba rozwinął się o 1 punkt umiejętności wyżej. Co w skrócie będzie oznaczać tyle, że bramkarz będzie mógł jeszcze lepiej naprawiać błędy obrony, która z defensywą jedyne co ma wspólnego to nazwę. Tym bardziej, że już za 4 dni ważny mecz drugiej rundy Carabao Cup, którą zdecydowanie należy wygrać, ponieważ przegrana w tym meczu byłaby równoznaczna z kupą Wayna. Jedno i drugie zalatywałoby na odległość. Czas natomiast przeleciał tak szybko, że Franek Studzienka, nim się oglądnął, stał już na murawie stadionu należącego do Northampton. A skoro już o szybkości mowa, to Sinistera, który biega niczym błyskawica, w znany tylko sobie sposób zostawił całą defensywę rywali w tyle, podał do Samby Sow, a ten zamienił strzał na bramkę. Z jednej strony Franek Studzienka ucieszył się z tak szybko zdobytej bramki, jednak z drugiej strony zastanawiał się, co takiego zobaczył Luis Graban na koszulce swoich rywali, że tak bardzo zapatrzył się na nią, że nie dostrzegł, że wyprzedza całą linię defensywy. A przez to po raz kolejny środkowy pomocnik musiał zastępować napastnika z powodu jego umysłowej absencji. Pomijając już całą burzę wokół Luisa Grabana, należy zauważyć, że Samba Sow, wykonując swój strzał, po raz kolejny udowodnił, że śmiało mógłby występować na pozycji właśnie wcześniej wspomnianego napastnika.
Od tego momentu Sam Bassow dostał ciche przyzwolenie od Franka Studzienki na granie na pozycji napastnika. Niestety okazało się, że wraz z tą pozycją dostaje się również dziedzicznego Zeza. Stąd właśnie widoczne nerwy wspomnianego zawodnika, który nie rozumie, jakim cudem mógł nie trafić w bramkę. Dobrze, że chociaż Luis Graban zaszczycił całą tą akcję swoją obserwacją. Gdyby nie jego spokojne odprowadzanie wzrokiem piłki, kto wie, prawdopodobnie Sam Bassow nie oddałby nawet strzału. Bardzo szybko okazało się jednak, że Luis Graban nie ma poczucia humoru i strzelił bramkę, aby utrzeć nosa nie tyle Frankowi Studzience, co mi. Na domiar złego, by napiętnować całą tą sytuację, zrobił celowo cieszynkę Roberta Lewandowskiego, chcąc przekazać w ten sposób, że gdyby chciał, to strzelałby z każdej pozycji. Po całej tej gestykulacji zdało się słyszeć głos Franka Studzienki pochodzący z bocznej linii boiska, który układał się wyraźnie w jedno zdanie. Bałwanie, przecież ty jesteś napastnikiem i ty właśnie musisz strzelać z każdej pozycji. Następstwem czego Luis Graban zaprezentował cieszynkę Lewandowskiego w zwolnionym tempie. Jednak nie zrobiło to już na nikim wrażenia. Sinistera po raz kolejny chwilę później pokazał, że jest demonem prędkości. Sam zwiódł wszystkich obrońców, oddał strzał po ziemi, a bramkarz jedyne co mógł to położyć się niczym na plaży. W sumie to do tej pory wszyscy zadają sobie pytanie, co jego interwencja miała na celu. Być może ta powtórka wyjaśni nam trochę, co takiego chciał zrobić bramkarz z drużyny przeciwnej. Ale niestety, nie wyjaśniła nic, bramkarz po prostu chciał sobie poleżeć. Mało brakowało, a jeden z kibiców rzuciłby bramkarzowi koc do opalania. Dowiedziałem się jednak, że to żona powstrzymała go przed tym czynem, ponieważ w ten kot zawinięte było ich dziecko. Ale teraz nie o tym, zwróćmy uwagę na ten szeroki uśmiech Sinistery, który jest zdecydowanie zadowolony ze statusu gwiazdy, jaką bez wątpienia jest w Nottingham Forest. I znowu chwila później, Lolin tym razem na prawym skrzydle dogrywa do Sam Bassow, który jakimś dziwnym uderzeniem na reumatyka pokonuje bramkarza po raz drugi w tym meczu. Sam był zdziwiony tym całym strzałem tak bardzo, że razem z kibicami zaczął bić sobie brawo. Ale znów nie ujmując nic strzelcy tej bramki, zadać sobie należy pytanie, gdzie był napastnik? Czy stał w kolejce do Barbera? Chyba nie, bo nadal jest na boisku. Czy rozdawał autografy na boku boiska? Też nie, bo teoretycznie był w polu karnym. Zatem dlaczego nie bierze udziału w akcjach ofensywnych? Na to pytanie chyba nie odpowie nam już nikt, a sam Franek Studzienka powinien zacząć zastanawiać się nad tym, czy nie ściągnąć jakiegoś napastnika, aby troszeczkę rozruszać to próchno na środkowym napadzie. W 40 minucie meczu doszło do prawdziwie niebezpiecznej sytuacji, w której strzał oddał Oliver. Samba musiał interweniować w naprawdę widowiskowy sposób i mało brakowało, żeby piłka nie wpadła do siatki. Oczywiście tej z Biedronki, bo jakżeby innej. Oczywiście w momencie, w którym lekceważymy przeciwnika, wtedy robi się naprawdę groźnie. Strzał zatem oddał Lines na bramkę, jednak sam strzał był niecelny. Strzelec natomiast próbował usprawiedliwiać się tym, że gra ze skręconą głową. A na dodatek jest ona na tyle chwiejna, że musi podtrzymywać ją dwiema rękoma, dlatego też ciężko jest mu wykonywać celne strzały. Życzmy mu zatem szybkiego powrotu do zdrowia i skupmy się na dalszej grze. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy pojawił się bardzo jasny sygnał dla Franka Studzienki, że cała defensywa Nottingham Forest nie chodziła do szkoły i nie uważała wtedy, gdy nauczyciel mówił, że dzwonek jest dla niego, a nie dla uczniów. Konsekwencją czego była bramka strzelona w czwartej doliczonej minucie tego spotkania, podczas której Worrals Figueiredo zaczęli grać w łapki, Samba szukał swojego bidonu za bramką, a Luis Graban standardowo chował się przed akcjami ofensywnymi. Nawet tymi rywali, gdyż tutaj znów go nie widać. Franek Studzienka natomiast zawinął gwizdek sędziemu technicznemu, będzie za chwilę robił wykład, jaki dźwięk wydaje z siebie to mikrourządzenie. I że dopiero po usłyszeniu tego dziwnego, magicznego dźwięku można sobie grać w klasy łapki, czy też kosić trawę własnymi zębami. Na początku drugiej połowy rozpędzony Sinistera wpada w pole karne, strzela, jednak bramkarz wyrzuca piłkę. Ta jednak wpada pod nogi Sam Bassow, który nie wie za bardzo co z nią zrobić, decyduje się jednak na prosty rajd w pole karne, strzał z daleka i bramkarz znów mógł obserwować, jak piłka wpada do siatki. Sam Bassow tym sprytnym strzałem zanotowuje hat-tricka. I nie, nikt już nie zadaje sobie pytania, gdzie w tej sytuacji był Luis Graban, bo prawdę powiedziawszy, szybciej znajdzie się Wally'ego na plakacie, aniżeli gracza z numerem 7 w koszulce Nottingham Forest. Istnieje natomiast spore prawdopodobieństwo, że Sam Bassow w następnym meczu rzeczywiście może zagrać na pozycji Grabana. O tyle, o ile można powiedzieć, że jest to zdecydowanie mecz Sam Bassow, to na pewno nie jest to dzień bramkarza Northampton, któremu przed tym spotkaniem ewidentnie czarny kot musiał przebiec drogę, stłukło mu się największe lustro w domu, jakie tylko posiadał, i z łóżka wstał lewą nogą. Być może nawet urodzony jest 13 w piątek.
A jeżeli ktoś jeszcze w poprzednim odcinku nie zapamiętał, że Werner przeszedł do Piemonte Calcio, to znów ma przypomnienie w celu utrwalenia sobie tej wiedzy. Może po prostu rzeczywiście na rynku transferowym nie dzieje się kompletnie nic, ponieważ to przypomnienie wyskakuje już po raz 500. Tymczasem Silva do Sambyso, który oddaje strzał, ale przy tym strzale zdecydowanie słoń musiał nadepnąć mu na nogę, ponieważ piłka poszybowała wysoko w trybuny. W okolicach 68 minuty Franek Studzienka znalazł Luisa Grabana i zdążył go odklepać, dlatego też biedny angielski napastnik musiał opuścić boisko, gdyż na placu gry miał zameldować się Nuno da Costa. Być może temu zawodnikowi nie będzie w głowie zabawa wchowanego, tylko skupi się na grze w piłkę nożną i zacznie strzelać bramki dla swojego klubu, jak na prawdziwego napastnika przystało. Również spore brawa należą się realizatorom tego meczu, którzy w jakiś dziwny sposób zdołali wypatrzyć zawodnika ze spadkiem formy. Przyznam szczerze, że nie wiem, co robił Anderson w tym meczu, że aż tak bardzo wyróżnił się na tle swojego całego zespołu. Niestety smutną rzeczywistością w FIFA stało się to, że kiedy ja zaczynam śmiechu-chichu z rywali, to przeważnie dzieją się niespodziewane sytuacje. Gdzie na ten przykład Lines podaje w pole karne i znikąd pojawiający się McCormack pokonuje Sambę, jakby defensywa dookoła po prostu nie istniała. Szczęśliwie dla mnie to Figueiredo bierze na siebie całą winę za stratę tej bramki, stąd jego zdenerwowanie. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że Northampton strzelił właśnie drugą bramkę i wynik wygląda już 5-2. Może i nie daje on jakiejś ultra nadziei drużynie gospodarzy, ale jednak jakieś maleńkie światełko w tunelu zaczyna to pokazywać. Dlatego też, drodzy zawodnicy Nottingham Forest, mój apel do was, od tej chwili zaczynamy tylko poważny komentarz. Nie można przecież dopuścić do tego, żeby jakakolwiek pajacerka zniszczyła ten wynik, a nawet odebrała prowadzenie drużynie. Loli zbiega do środka boiska, zagrywa do Nuno da Costy, który rusza na bramkę rywali. Jednak postanawia być koleżeński i oddaje piłkę Matiemu Cashowi. Ten jednak myśli, że jest to zabawa i chcąc być jeszcze bardziej koleżeńskim, oddaje piłkę rywalom. Williams na lewym skrzydle zbliża się do pola karnego Samby, dośrodkowuje, obijając przy tym miejsca, dośrodkowuje po raz drugi, tam jest McCormack, mało brakowało, szczęśliwie Figueiredo przejmuje futbolówkę w pole karnym, która trafia do Olivera. Suma summarum, strzelec bramki dla Northampton nie popisał się kunsztem przyjęcia godnym zawodnika z czołówki, dlatego też piłka wylądowała z powrotem u zawodników Nottingham Forest. I tak też piłka wylądowała pod nogami da Costy, który nie ukrywa się w tym meczu, tak jak jego zmiennik. Niestety Ryan Yates nastawił sobie jakieś auto na prowadzenie i po raz kolejny dostał piłką w dziób w sytuacji podbramkowej. Wytrąciło to natomiast da Costę z całkowitego skupienia na grze, przez co stracił piłkę przed samym polem karnym, gdy planował już w swoich myślach strzał dobijający. W 86 minucie Williams zagrywa do Olivera, który przeskakuje nad nogą Warhola, znajdując się sam na sam z bramkarzem i strzela bramkę dla Northampton na 3-5. Zawodnicy Nottingham dali się ograć jak przedszkolaki grający ze starszyzną. Słów brakuje, by opisać tą dziurę, którą stworzyli defensorzy, a chciałem zaznaczyć, że komentarz był w miarę poważny. Zatem ja osobiście postuluję, aby ta bramka nie została uznana. Pocieszający jednak jest fakt, że zostały około 4 minuty fifowego czasu, co oznacza, że w zasadzie jest niemożliwym, aby Nottingham straciło swoje prowadzenie. Chociaż tak naprawdę przewaga topnieje z każdą sekundą, a w zasadzie nawet i milisekundą. Sambaso do Sinistery. Ten wypatruje napastnika Nottingham Forest, który oddaje strzał i strzela bramkę. To jest nieprawdopodobna sytuacja na miarę tego zespołu. Po pierwsze, w 90 minucie strzelili bramkę. Po drugie, strzelcem bramki jest napastnik. Po trzecie, Nuno da Costa nie bawił się w chowanego, tylko sam wyszedł do piłki, aby podanie mogło być do niego jeszcze prostsze. Samo wykończenie natomiast można powiedzieć śmiało, że podręcznikowe. Miejmy nadzieję, że Franek Studzienka dostrzeże ten mały szczególik, jaki powinien zmienić w swojej formacji, a Luisa Grabana w tym czasie puścić na jakiś plac zabaw, aby pobawił się z innymi dziećmi w tego chowanego, o którym tak bardzo marzy. A przed nami wznowienie już w doliczonym czasie gry, gdzie Northampton wyraźnie wydaje się unikać piłki. Chociaż doskonale wiadomo, że zawodnicy na swoim stadionie doskonale wiedzą, z którego miejsca można kopnąć, aby piłka trafiła z punktu A do punktu B wedle zamierzonego planu. Kolejny dotyk piłki przez Lanesa powoduje to, że sędzia kończy ten mecz hokejowy. Wynik 6-3 i 9 bramek w jednym spotkaniu, z czego 3 strzelone przez Sambę Sow. Dają zdecydowany i ambitny awans do następnej rundy Pucharu Carabao. Rezultat tego meczu może być również ostrzeżeniem dla przyszłych przeciwników, by nie lekceważyli Northampton, ponieważ doskonale wiadomo, że w trzeciej rundzie trafić już można na zawodników, a raczej na drużyny z Premier League. Standardowo już po zakończonym meczu Franek Studzienka stanął pod ścianką i oddał się gradowi pytań dziennikarzy.
Pierwszym pytaniem, jakie zadano Polakowi, było to, czy w przyszłym meczu Luis Graban wyskoczy w stroju Woliego. Franek Studzienka ze smutkiem musiał stwierdzić, że władze klubu nie pozwolą mu na to, aby jeden z jego zawodników biegał w pasiastym, biało-czerwonym stroju i czapeczce z pontonem. To znaczy z pomponem. Tak to jest, jak w głowie po prostu szuka się kół ratunkowych dla swoich zawodników. To znaczy zawodników Franka Studzienki. Już wszystko plączę na koniec tego odcinka. Drugie pytanie do Franka Studzienki dotyczyło portugalskiego buntu na pokładzie. Tutaj polski szkoleniowiec z dumą odparł, że znalazł już winowajcę i wyciągnie wobec niego należyte konsekwencje. To tylko rozochociło dziennikarzy, którzy od razu zaczęli wypytywać, kto wyleci z klubu. Oczywiście dziennikarze nie użyli dokładnie takich słów, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Co ciekawe, Franek Studzienka tylko pomachał dziennikarzom i po prostu sobie poszedł, znów zostawiając po sobie nutkę tajemniczości. I tak, krótko po zakończonym wywiadzie, Figueiredo został wystawiony na listę transferową, także chyba wszyscy znamy już winowajcę. A jako że język plącze mi się dzisiaj niczym Marianowi nogi po wizycie w Amsterdamie, czas na zakończenie tego odcinka i nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na kolejny, w którym to oficjalnie i ostatecznie zakończymy pierwsze okienko transferowe Franka Studzienki. I jak zawsze standardowo już zachęcam do komentowania tego odcinka, zostawienia łapki w górę, jeżeli ten film wam się podobał, i zasubskrybowania kanału, jeśli oczywiście Franek Studzienka znalazł w waszych oczach uznanie i szansę na pozostanie topowym menedżerem piłki nożnej. To tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłą niedzielę. Cześć!